pytania od czatu GPT, edycja Nypel. Czat GPT to ksywa naszego ziomka, który pisze te pytania. Przychodził do ciebie Gwiazdor czy Święty Mikołaj? Chyba Święty Mikołaj. Święty ale Mikołaj. Nie przychodził. Nie, znaczy, nie było. Go. Ale tak, ale prezenty były od, wiesz. No były. Ale od Świętego Mikołaja? Czy? No raczej nie. Raczej. Byłeś kiedyś na pasterce? Tak. A ty? Nie. Serio? Serio, no. W ile dni zjadałeś kalendarz adwentowy? Jednego dnia zjadłem z 7 czekoladek, a drugiego dnia zjadłem tak z 5. Nikt nigdy nie zjadł tego tak po kolei. Po kolei, no. Nie, bo to jest czekoladka. To jest niemożliwe. Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? Chyba barsz. Taki z łóżkami u ciebie się je, czy? Tak, z łóżkami, no. W jakim wieku miałeś swój pierwszy melanż? Robiłem pierwsze urodziny w sumie tak jak miałem z 13 lat, ale to nie był żaden melanż, a taki pierwszy melanż to w wieku 16 lat, 17. Czy poradziłbyś sobie w wojsku? Myślę, że tak, ale że bardzo by to było ciężkie i że jakbym sobie już poradził i bym nie odpuścił, to bym wrócił tak silny. Którym raperem pojechałbyś na wakacje? Z tobą. O! Jak zazwyczaj spędzasz wieczory? Idę spać. Po to są wieczory. Kto był twoim pierwszym idolem? Young Multi. Kogo poprosiłeś kiedyś o autograf? Sanach. Poprosiłeś ją? O, okej. Okay. Gdzie ją złapałeś? We Wrocławiu. Byłem w tym hotelu, co ona i... Rozmawiałem z jej menadżerem, ale koniec końców wstydziłem się podejść spytać o fit. Aha. Tylko z nim rozmawiałem i mam tylko autograf. Ale to po autograf podbiłeś do niej? Tak. Okej, okay. Zajebiście, kurde, niezłe. Nie spodziewałem się, że wyciągniesz ten autograf, nie? Podróż dookoła świata czy lot w kosmos? Lot w kosmos. Przed czym chciałbyś uratować świat? Nie chciałbym ratować świata, wolałbym czynić dobro na świecie. Hotel Mafia 2 czy Hotel Mafia 3? Chyba Hotel Mafia 3. Czy kiedyś zgubiłeś się w obcym mieście? Tak. Kilka dni temu. Pogubiłem pociągi i trafiłem do Sulejówka. Żartujesz. Do tego rozładował mi się telefon i musiałem go podładować, kurwa, w piekarni. Nie miałem nawet ładowarki i poszedłem do piekarni, podładowałem telefon. Zgubiłem się. W Sulejówku. Od czego jesteś uzależniony? Aktualnie chyba od niczego. Czy lubisz kanapkę Drwala? Jeśli tak, to jaki rodzaj kanapki Drwala najbardziej? Nie wiem, jakie są rodzaje. Nigdy tak nie przywiązywałem do tego uwagi. Jadłem ją chyba raz albo dwa. Mhm. Zajebista. Nie mam takiej rutyny. Okej. Czasem mówię, poszedłbym na Drwala, a później jebać. Zjem sobie tosty. Co wyniosłeś ze szkoły? Człowieku, depresję. Kilka kabli RJ45. Ale ta depresja sprawiła, że zacząłem tworzyć, więc wyniosłem siebie ze szkoły. Ale raczej nic takiego, jeśli chodzi o wiedzę ze szkoły, taką, której tam nauczają, to raczej nic. Może podstawy angielskiego, ale to też raczej tak przez mowę się nauczyłem.